A wiesz, że agent Tomek kandyduje podczas wyborów z listy PiSu? No, co o tym sądzisz? Słuchaj, to co ja już wiem o tym wszystkim, to nie jest w stanie już nic przebić dalej. Tak, ja nie spodziewam się niczego normalnego po ludziach, którzy zrobili to, co zrobili, więc jak jutro się dowiem, że leci w kosmos, to też dla mnie będzie to normalne. Także nie chcę się wypowiadać, bo nie chcę się bawić w politykę. Ja ten temat zamknęłam, naprawdę. I żyję swoim życiem. Ludzie mają swój rozum i po prostu ktoś, kto ma dwa postępowania karne w prokuraturze, kandyduje do Sejmu. No super! Ale gratuluję takiego państwa prawa, bo ja, kiedy miałam postępowanie w prokuraturze, mimo że nie jestem ani funkcjonariuszem, ani nikim ważnym, nagle musiałam się wstrzymać ze wszystkimi swoimi aktywnościami, prawda? I jakoś to było naganne w tym czasie, mimo że wiedziałam, że nic złego nie zrobiłam, cokolwiek robić. A teraz nie jest naganne kandydować do Sejmu. Wiesz, on broluje na tych konwentach, jest chyba też na plakatach, na ulotkach. Na zdrowie. Też mi się wydaje, że wiesz, polityka też troszeczkę przypomina showbiznes, prawda? Dla mnie po prostu to jest ewidentne, kto jest jakby czyim przybocznym, czy jak to nazwać, prawda? No bo tu już jakby otworzyły się wszystkie karty. On coś wspominał o tym, że to była służba, prawda, i tak dalej. No ale to chyba jest teraz po prostu oczywiste, co to była za służba i dlaczego tak, prawda, to wszystko się poukładało. Bo według mnie ktoś służy w niezależnych organach, to jest niezależny. A dzisiaj wydaje się, że jest zależny, prawda? Bo partia to już jest jakaś przynależność polityczna. Więc po prostu no, nie są konsekwentni i mnie to zupełnie naprawdę nie obchodzi. Ja życzę wszystkim, żeby było dobrze, nawet agentowi Tomkowi. Niech on odpowie za swoje w prokuraturze i niech robi to, co sobie chce. Ja do niego nigdy nic nie miałam przed i nie mam teraz. Po to są organy państwowe, żeby to rozstrzygnęły i bardzo bym chciała tego doczekać, tyle. A jakie reakcje spotykały cię po tej aferze? Raczej pozytywne czy raczej negatywne? Nigdy nic złego nie spotkało od ludzi. Ci nie powiedział, że jest za tobą albo przeciwko tobie? Nie, wszyscy mówili, że trzymają kciuki, że wierzą w to, że będzie dobrze. Naprawdę nigdy nie spotkałam nikogo, kto by mi w twarz powiedział na przykład, nie wiem, ale pani jest zła albo niedobra, tak? Także bardzo, bardzo mnie to cieszy, ponieważ ludzie jednak są ważniejsi dla mnie niż ktoś coś napisze, prawda, raz czy dwa. I nigdy nie spotkałam się ze złą reakcją. To było od początku wiadomo, że tam coś jest knute i nie oszukasz po prostu społeczeństwa. Tak się okazało i bardzo się cieszę, bo ja byłam załamana, bo byłam przekonana, że bardzo łatwo jest zmanipulować, a okazuje się, że nie do końca. A poza tym prawda jest jedna i w końcu wyjdzie, dlatego byłam przekonana, że doczekam tego i doczekałam tego końca, więc nie chcę o tym gadać zbyt długo, naprawdę. Było, minęło. Różne rzeczy się zdarzają, trzeba wnioski wyciągać i iść dalej. A masz jakieś plany związane z telewizją? Nie mam. Żadnych? Ja w ogóle nie mam planów już. Mnie życie pokazało, że planować to jest tylko rozśmieszyć Pana Boga, więc po co planować? Miałam wszystko zaplanowane i co się wydarzyło? Więc teraz nie planuję i liczę na to, że po prostu życie przyniesie coś miłego. Bardzo pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów WP TV i życzę Państwu miłego oglądania Tańca z Gwiazdami. A my się postaramy.